Dzisiaj przed nami bardzo ważny wykład, dlatego że chcemy się zająć chyba jednym z najważniejszych słów w Biblii, mianowicie słowem Elohim. Elohim to jest określenie samego Boga w Biblii, tajemnicze, niezwykłe określenie Boga w Biblii, Elohim. I próbujemy sobie wniknąć w tajemnicę tego słowa i też odpowiedzieć na wiele Waszych pytań, które pojawia się w związku z tym słowem. Bo to rzeczywiście tutaj mamy pewne pytania i pewne tajemnice, które spróbujemy sobie rozwikłać. Dlatego ten wykład nazwałem tak dosyć kontrowersyjnie. Kim jest, a może kim są Elohim? No bo najczęstsze pytanie, jakie pada o to słowo, czy to faktycznie jest liczba mnoga? Czy to słowo określa jednego Boga w Biblii, a może jest śladem wielobóstwa biblijnego, że tych bogów jest wiele? Bo Elohim, jak sobie zaraz zobaczymy, to rzeczywiście będzie liczba mnoga. No i tutaj wypisałem nawet kilka pytań, które od Was dostałem. Tych pytań jest wiele, tutaj tak naprawdę kilka przykładowych. Ktoś pisze, no dobrze, ale jak wytłumaczyć, że słowo Elohim oznacza liczbę mnogą, czyli bogowie? No właśnie, podejmiemy sobie ten temat. Ktoś inny pisze, panie Marcinie, czy Elohim nie tłumaczymy dosłownie jako bogowie, a nie Bóg? Czy obiektywnie możemy się doszukiwać tu szczątkowego politeizmu? No właśnie, też podejmiemy to pytanie. Czy tutaj mamy faktycznie politeizm w Biblii? Proszę o wyjaśnienie, jak rozumieć tę rozbieżność. Ktoś inny pisze, dziękujemy za wykład. Mam pytanie, jak interpretować słowa Elohim, Elion, El czy El Shaddai? Czy nie byłoby lepiej zostawić tłumaczenie w Starym Testamencie oryginalnie słowa Elohim? Jak mamy zatem interpretować Psalm 82? Bo rzeczywiście w Psalmie 82 to jest dobry przykład, gdzie słowo Elohim oznacza po pierwsze wiele osób i inne osoby niż Bóg. Coś ciekawego. O co chodzi w tym psalmie, o co chodzi ze słowem Elohim? Ktoś inny tutaj zauważa. Biblia w ogóle nie mówi o Bogu, tylko o Elohim. No właśnie, to jest też ciekawa koncepcja. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy właśnie kim są ci Elohim, czy kim jest ten Elohim. Ktoś inny tutaj też zauważa, Jahwe nie jest naszym ojcem, jest jednym z wielu Elohim, czyli Anunnaki. No widać, że w internecie ta hipoteza jest bardzo rozpowszechniona, że w Biblii mamy jakichś tajemniczych Elohim, którzy często są utożsamiani z Anunnaki, czyli no, z bogami starożytnego Sumeru, Akadu, z bogami mezopotamskimi i Elohim mieliby być jakimiś wcieleniami kolejnymi tych Anunnaków. No więc też sobie spróbujemy to podjąć. I ktoś inny pisze, czy to nie jest tak, że Salomon na starość zaczął czcić obcych bogów, bo zdawał sobie sprawę z tego, że Jahwe jest jednym z kilku Elohim. No właśnie, to też jest podobne pytanie w podobnym duchu. Czy Elohim to jednak nie bogowie, skoro to liczba mnoga? No właśnie. Czy tutaj ktoś inny pisze, polecam wykłady Mauro, tłumaczą z języków starożytnych, który dobitnie ujawnił, kim naprawdę są Elohim. Także tutaj jakoś tak jak znowu jak brzmi jak tajemnica, kim naprawdę są Elohim. No spróbujemy podjąć to właśnie zagadnienie. Ktoś inny pisze, witam Pana, jakiś czas temu obiła mi się o uszy informacja, że Izraelici na początku byli wyznawcami politeizmu, ale z biegiem czasu przestawili się na monoteizm i jest to związane z Elohim i tłumaczeniem tego słowa w Starym Testamencie. No więc dokładnie kolejne pytanie w tym duchu. Jeszcze jedno przytoczyłem. W Piśmie Świętym są używane określenia El i Elohim. Spotkałem się z hipotezą, że Elohim jest liczbą mnogą określenia El. Byłbym wdzięczny za potwierdzenie lub zaprzeczenie tej hipotezie. Jestem pod wrażeniem Pana wiedzy. Bardzo dziękuję. W takim razie, tak jak powiedziałem, to tylko wybrane z pytań. No i spróbujemy się zastanowić, o co tak naprawdę chodzi w tym niezwykłym, tajemniczym słowie, które określa samego Boga w Biblii, a może właśnie kogoś innego. Zacznijmy od początku, czyli od pierwszego wersetu Biblii. Bo tak naprawdę to słowo pojawia się już na samym początku tekstu biblijnego. W znanym chyba wszystkim wersecie, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, który po hebrajsku brzmi Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. I mamy tak, na początku stworzył właśnie Elohim. No i zapytamy się, o kogo tutaj chodzi. Kto to jest, czy kim są ci Elohim. No i rozwiążmy sobie na początku od razu pierwszą kontrowersję, o którą najczęściej pytacie i która najczęściej pojawia się w dyskursie. Czy Elohim to jest rzeczywiście liczba mnoga? Mamy tutaj napisane to słowo Elohim w języku hebrajskim. Wiem, że w hebrajskim czytamy od prawej do lewej. Mamy alef, mamy lamet, mamy hej, mamy jote i mamy mem. Rzeczywiście tworzy to nam słowo Elohim. I przytoczyłem tutaj tabelkę z mojego podręcznika do języka hebrajskiego, gdzie widać kawa na ławę, że rzeczowniki męskie
Tutaj przydałem przykład rzeczownika sus, który oznacza koń, ale tutaj każdy inny rzeczownik męski regularny by się tak samo zachował. Daję przykład, że właśnie rzeczowniki męskie w liczbie mnogiej rzeczywiście mają końcówkę im. Proszę zobaczyć, sus po hebrajsku to jest koń, susim, konie. No, forma żeńska susa miałaby w liczbie mnogiej formę susot, bo żeńskie rzeczowniki w liczbie mnogiej mają końcówkę ot, ale męskie rzeczywiście mają w języku hebrajskim w liczbie mnogiej końcówkę im. A więc nie ma wątpliwości, że nasze słowo Elohim dosłownie i gramatycznie jest po prostu liczbą mnogą. To jest pierwsza rozwiana kontrowersja, to jest pewnik. Tutaj nie mamy wątpliwości, że słowo Elohim gramatycznie, formalnie jest w liczbie mnogiej. Czyli teoretycznie mogłoby znaczyć bogowie. Tak jak mamy na przykład słowo Adon, pan, Adonim, panowie. Cherów, czyli cherub, prawda, te istoty pozaziemskie, cherubiny. Cherów, cherubim, Adon, Adonim. Dawar, słowo Devarim. No więc widać, że rzeczywiście rzeczowniki męskie mają w liczbie mnogiej końcówkę im. I teraz na tej samej zasadzie nasze słowo Elohim byłoby rzeczywiście liczbą mnogą, najprawdopodobniej od pierwotnego słowa, które oznacza Boga, to jest słowo El. Słowo El. I tu już nawet jedno takie pytanie padło. Elohim, jeżeli faktycznie jest liczbą mnogą, a tak jak pokazałem, to jest liczba mnoga, to ono jest liczbą mnogą od słowa El. Tak, to jest liczba mnoga od słowa El, chociaż wielu badaczy, wielu tutaj w podręcznikach, czy jakieś opracowania spotkacie jeszcze taką formę pośrednią, Eloach. Dlaczego? Dlatego, że słowo El, jak widzimy, jest dość krótkim słowem i końcówka im to powinno być Elim. To słowo ma swoją liczbę mnogą i brzmi Elim. To jest krótsza forma. Elohim ma jeszcze w środku hej. I dlatego badacze przypuszczają, że Elohim jest tak naprawdę liczbą mnogą od słowa Eloach. Ale tutaj zrobię drugie sprostowanie. Mianowicie, wszystko na to wskazuje, że forma Eloach, która w Biblii pojawia się 57 razy, może pokażę nawet przykład, jest formą późną. Proszę zobaczyć Psalm 18, werset 32. Ki mi Eloach, któż jest jak Bóg, tak? Któż jest Bogiem. I tutaj mamy tą formę Eloach, czyli tak jakby liczbę pojedynczą tego naszego słowa Elohim. Z tym, że wracam do tej mojej myśli, do tego sprostowania. Dzisiaj wszystkie badania językowe pokazują, że słowo Elohim prawdopodobnie nie jest słowem, nie jest liczbą mnogą od Eloach, bo to jest forma późna. To jest forma późno poświadczona w języku aramejskim i podobna forma w języku arabskim. Ta forma Elohim jest dużo bardziej starsza, dużo starsza, więc prawdopodobnie ta forma Eloach, ona powstała wtórnie jako właśnie stworzenie liczby pojedynczej od istniejącego rzeczownika w liczbie mnogiej. I to wcale nie jest tak, że Elohim pochodzi od Eloach, raczej jest odwrotnie. To forma Eloach, rzadko używana, ale jednak używana w Biblii, liczba pojedyncza na określenie Boga, ta forma jest późna, ta forma jest wtórna. Więc rzeczywiście wydaje się, że Elohim jest formą liczby mnogiej od formy El, od tej pierwotnej formy El, z dodaniem literki hej, co jest możliwe w języku hebrajskim. Tam też są pewne kontrowersje i pewne trudności z tą hipotezą, ale rzeczywiście najbardziej dzisiaj taką, można powiedzieć, miarodajną i przyjmowaną hipotezą jest ta, że słowo Elohim jest liczbą mnogą, ale nie od Eloach, bo to jest wtórna forma, ale od formy El, od tej pierwotnej formy El. No i właśnie, tu się zaczyna cała nasza opowieść i cała zagadka. Bo słowo El, znowu, El w Biblii oznacza po prostu Bóg. To słowo w języku hebrajskim oznacza Bóg, w języku ugaryckim, w języku fenickim czy w języku moabickim oznacza Bóg. Tak samo w języku arabskim, czy w ogóle w językach semickich, też egipski język, czy w językach semickich. Słowo El praktycznie we wszystkich semickich poza etiopskim wskazuje na ideę bóstwa, ideę Boga. I teraz badacze, to zrobimy sobie trzecie sprostowanie, bo znowu gdzieś tam w opracowaniach, czy w jakichś komentarzach, w encyklopediach, ja często to spotykałem wiele razy gdzieś tam kiedyś studiując te tematy, że wywodzi się słowo El od praczasownika, który miałby mieć rdzeń alef, waf, lamet, który by oznaczał być mocnym, być potężnym, ewentualnie drugie znaczenie, być pierwszym, stać na czele. No i wtedy El rzeczywiście by znaczyło ten, który jest potężny, ten, który jest mocny, ten, który jest najpotężniejszy, no albo ten, który stoi na czele panteonu bogów. Nie? I taka hipoteza to wszędzie spotkacie w opracowaniach, w różnych właśnie encyklopediach,
bo to się przewija. Natomiast dzisiejsze badania najnowsze mówią, że odchodzi się od takiego ujęcia. Słowo L nie jest prawdopodobnie pochodnym słowem od czasownika, tylko jest słowem pierwotnym. To słowo ma charakter pierwotny. Dzisiaj najczęściej po prostu przyjmuje się, że słowo L ma charakter pierwotnego rzeczownika, który nie pochodzi od czasownika. Po prostu L oznacza, to jest imię, tak naprawdę to jest tytulatura imię, oznacza najwyższego Boga w panteonie kananejskim. No bo tu się zaczyna nasza opowieść, że rzeczywiście słowo, od którego pochodzi nasze Elohim, czyli, no, aby to przetłumaczyć właśnie, nie chcę używać słowa bogowie, bo zaraz pokażę, jak wiele znaczeń ma to słowo. Jak tłumaczenie bogowie czy Bóg jest tutaj zawężeniem. To słowo jest bardzo pojemne znaczeniowo. Ale na potrzeby wykładu na razie określmy sobie, że Elohim oznacza bogowie, jest to faktycznie liczba mnoga od słowa El. I rzeczywiście El nie ma wątpliwości, że jest to słowo, które jest imieniem najwyższego Boga w panteonie ugaryckim, w panteonie kananejskim. Znamy dobrze dzisiaj literaturę mitologiczną właśnie z tego miejsca i czasu, gdzie Izraelici, prawda, w Kananie się zadomowili, tą mitologię kananejską, ugarycką. I tam najwyższym Bogiem, Bogiem stworzycielem, takim Bogiem dobrym, ojcem innych bogów, stworzycielem wszystkiego jest właśnie Bóg El. To już jest ciekawe, bo to pokazuje pewne związki tej mitologii kananejsko-ugaryckiej z tekstami biblijnymi. Ale do tego jeszcze spróbuję dojść. W każdym razie mamy słowo El, mamy od niego pochodzące słowo Elohim i mamy wtórne słowo Eloah, rzadko, ale jednak używane w Biblii, tworzone prawdopodobnie wtórnie jako liczba pojedyncza od naszego tajemniczego słowa Elohim. Tu nawet pokazałem ten sam rdzeń bez samogłosek, bez nikudu, żeby to lepiej było widać, że mamy ten rdzeń L, mamy ten rdzeń, mamy jego liczbę mnogą z dodanym hej po środku, prawda? Tak jak chociażby w tetragramie i od hej waw hej, mamy w tetragramie w świętym imieniu dwie literki hej, w imieniu Abrahama mamy hej, Pan Bóg zmienia mu imię Awram na Abraham, dodając też to hej. Więc to hej może być tutaj dodane, ono teoretycznie nie przeszkadza, żeby stworzyć liczbę mnogą rzeczownika. No i właśnie, popatrzmy sobie teraz w Biblii, jak to wygląda. Jeżeli Elohim to jest liczba mnoga, no to możemy sobie powiedzieć, okej, ale najczęściej bibliści tutaj stwierdzają, okej, Elohim faktycznie gramatycznie jest liczby mnogiej, ale czasownik jest w liczbie pojedynczej, bo bara mamy stworzył, a nie stworzyli, czyli Elohim oznacza jednego Boga. To jest jakieś takie niedopatrzenie, albo taka po prostu forma, która gdzieś się ostała, natomiast w Biblii Elohim oznacza jednego Boga. Tak najczęściej bibliści, badacze, czy tam apologeci, obrońcy Biblii, tak to wyjaśniamy. Natomiast tutaj przytoczę parę tekstów, które rzeczywiście pokazują, że sprawa wcale nie jest taka prosta i wcale nie jest taka jednoznaczna. Bo ta nasza liczba mnoga, jak się okazuje, pojawia się nie tylko w słowie Elohim, ale w wielu innych momentach opisujących działanie, aktywność czy osobę samego Boga. Proszę zobaczyć sławny, znany pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, werset 26, gdzie Bóg mówi o stworzeniu człowieka tak: Naase Adam becalmenu kidmutenu, czyli dosłownie uczyńmy człowieka, Adam to jest człowiek, na nasz obraz, czyli w naszym obrazie, jak nasze podobieństwo, na nasz obraz i na naszą podobiznę. Zwróćcie uwagę, że w tym zdaniu aż trzykrotnie Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej, czy bogowie, czy to ta rzeczywistość Elohim mówi o sobie w liczbie mnogiej. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, kolejna liczba mnoga, nu, i kidmutenu znowu na nasze podobieństwo. Aż trzy razy w tym wersecie Elohim mówi o sobie w liczbie mnogiej. Co więcej, w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 22, mamy takie słowo, oto człowiek stał się, i Pan Bóg mówi, oto człowiek stał się, tak, nie mówi tak jak ja. Mówi, stał się tak jak my. Proszę zobaczyć. En ha Adam, ha ja, ke echad mimmennu. I dosłownie, oto ten Adam, czyli człowiek, stał się jak, to, no nie jak my, tylko powinno być jak jeden z nas. Ke echad mimmennu. Widzę, że Biblia Gdańska dobrze tłumaczy, jak jeden z nas. Biblia Tysiąclecia ma uproszczoną wersję i Biblia Warszawska również. Oto człowiek stał się nie jak ja. To byłoby mimmenni. Tutaj mamy mimmennu. Stał się jak jeden z nas. No, tajemnicza sytuacja. Czy autor biblijny nie powinien tego usunąć? Tak jak poprzedniego tego przytoczonego przeze mnie wersetu. Jeżeli dbał o monoteizm, o to, żeby wyrazić wiarę w jednego Boga, dlaczego Bóg mówi o sobie
że tu jesteśmy my, nie? Ale to nie koniec. Proszę zobaczyć 11 rozdział Księgi Rodzaju, gdzie jest powiedziane tak. Hawa nerda vena vla sham sfatam. To znaczy dosłownie tak. Chodźmy, zejdźmy. Chodźmy, hawa to jest taki czasownik ułomny, oznaczająca nurze, dalej, że chodźmy, takie przynaglenie do jakiejś czynności. I mamy formy tutaj pierwszej osoby liczby mnogiej właśnie. Zejdźmy, koortatyw, i pomieszajmy tam ich języki. I znowu dwukrotnie ta rzeczywistość Elohim, na razie nie tłumaczę tego, mówi o sobie w liczbie mnogiej. Czy rzeczywiście tutaj mamy jednego Boga? Dlaczego on tak często wyraża się w liczbie mnogiej? Uczyńmy człowieka, prawda? Człowiek stał się jak jeden z nas, zejdźmy i pomieszajmy. Czy na przykład zdanie z Księgi Ozeasza, gdzie, no właśnie, tutaj tłumaczenia się troszeczkę rozminęły tak naprawdę z tekstem, bo Biblia Warszawska tłumaczy, że Jakub w Betel znalazł Boga i tam z nim rozmawiał. Podobnie Biblia Tysiąclecia. A tak naprawdę mamy Jedaber Immanu zrozmawiał tam w Betel. Jakub rozmawiał z Bogiem, ale dosłownie jest powiedziane, rozmawiał z nami. Immanu z nami. To jest to samo Immanu, które pojawia się chociażby w słowie Immanuel. Z nami Bóg. To El, które dzisiaj rozważamy, nie? Immanuel. Immanuel, imię Mesjasza nadane przez Izajasza. Immanuel, dosłownie właśnie z nami Bóg. Rozmawiał z nami. Jakub w Betel rozmawiał z Bogiem, ale widzę, że znowu Biblia Gdańska tutaj no, tłumaczy ten tekst hebrajski, nie unika tej kontrowersji czy trudności, mówi tak jak jest. Mówił z nami. Biblia Tysiąclecia i Biblia Warszawska poprawiają, można powiedzieć, tekst oryginalny, tłumacząc to w liczbie pojedynczej, gdzie w tekście oryginalnym mamy liczbę mnogą. Bóg mówi o sobie, czy tutaj autor biblijny, natchniony, mówi, że Bóg rozmawiał z bogami? No właśnie, o co tutaj chodzi? Jeszcze inny przykład. Izajasz, rozdział 6, sławne objawienie Izajasza, wizja inauguracyjna, gdzie Izajasz w świątyni widzi Boga i w tej świątyni Bóg pyta się, kogo mam posłać, któż by nam poszedł. Znowu mamy to nam, rzeczywiście, mamy tak, et mi eszlach, czyli dosłownie kogo mam posłać, u mi jelech lanu, czyli dosłownie i kto pójdzie dla nas, czy z nami. Kto pójdzie, kto nam pójdzie, kto pójdzie dla nas. Znowu Bóg się wyraża o sobie, czy to bóstwo, świat boski, wyraża się o sobie w liczbie mnogiej. No więc o co tutaj chodzi? Tu jeszcze mamy takie inne, to takie, może przytoczę jeszcze takie mniej znane fragmenty, bo te fragmenty, które teraz, te wersety, które teraz przytoczyłem, one są dosyć znane i rzeczywiście one często są wyjaśniane. No zaraz powiem, że oczywiście chrześcijanie tutaj po prostu idą na skróty i od razu mówią, tutaj mamy Trójcę Świętą. To my, to boskie my, to jest oczywiście Trójca Święta, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty. No, jak powiedziałem, jest to pójście na skróty, bo jak pamiętamy i mówiłem to w innych wykładach, to analizowałem szerzej, w Starym Testamencie nie ma objawionej prawdy o Trójcy Świętej. Tam Izraelici żyją jeszcze w morzu politeizmu, wielobóstwa, też henoteizmu czy monolatrii i tam dopiero się przebija prawda w ogóle o jednym Bogu. Tam nie ma w ogóle nigdzie autorzy biblijni Starego Testamentu, autorzy natchnieni, nie dają żadnego świadectwa, że mają jakiekolwiek wyobrażenie o Trójcy Świętej. To prawdopodobnie trzeba tłumaczyć inaczej. No ale właśnie, zaraz sobie, jeszcze do tego oczywiście wrócę, do tego tematu prawdy o Trójcy Świętej, bo tak jak mówię, tutaj pewien zalążek dla chrześcijańskiego punktu widzenia, no my możemy powiedzieć, że tutaj mamy pewien zalążek, czy ziarenko prawdy o Trójcy Świętej, natomiast będąc uczciwym i patrząc na tekst biblijny, trzeba powiedzieć, że autor biblijny raczej nie znał tej idei, znaczy raczej, na pewno nie znał tej koncepcji teologicznej, tylko chciał coś innego wyrazić. I my ciągle zastanawiamy się, co autor biblijny chce wyrazić poprzez tą często używaną liczbę mnogą. Tu mamy takie zdanie jeszcze w pierwszej księdze Mojżesza, czyli w Księdze Rodzaju, 20 rozdział, gdzie jest powiedziane tak. Gdy więc Bóg kazał mi, to mówi Abraham o sobie, wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę. No, wszystko brzmi ok, Bóg kazał mi, prawda? Tak jakby tłumaczenie znowu jest w liczbie pojedynczej, tak jakby wszystko było ok. No, okazuje się, że w języku hebrajskim oryginalnie no nie jest wszystko ok, bo mamy powiedziane tak. Vayehi ka'asher i mamy tak, hit u. I dosłownie mamy tak, a kiedy, to jest taka formuła hebrajska, która mu to znowu wprowadza zdanie okolicznikowe celu, a kiedy, a gdy, przepraszam, zdanie okolicznikowe czasu, dosłownie wyprawili mnie Elohim. Tak? Proszę zobaczyć, że ani Biblia Warszawska nie tłumaczy liczby mnogiej, tylko Bóg wyprawił, ani Biblia Tysiąclecia Bóg wyprawił,
Pani Biblia Gdańska, Bóg wyprawił mnie. Tymczasem po hebrajsku czytamy: A kiedy wyprawili mnie Elohim? Końcówka U to jest oczywiście perfektum. Tutaj mamy formę, no, hifil, czyli taką formę sprawczą, bo to jest czasownik ta-a, błąkać się, błądzić. Prawili, że będę się błąkał, że będę błądził, że będę wędrował, podróżował. Hit U, ta końcówka U to jest oczywiście liczba mnoga. I ci Elohim, no pewnie trzeba by to przetłumaczyć w liczbie mnogiej. Prawili, że będę się błąkał, tak? Wypuścili mnie na wędrówkę, czy wyprawili mnie w drogę. Dlaczego autor używa tu liczby mnogiej? Jeszcze inny taki rzadko przytaczany i bardzo mało znany fragment, mianowicie znowu z Księgi Rodzaju, tym razem 35 rozdział, jest powiedziane, że Jakub zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel, tu bowiem ukazał mu się Bóg. No i okej, po polsku brzmi to bardzo, tak powiem, niekontrowersyjnie, Bóg mu się ukazał, liczba pojedyncza. Tymczasem w języku hebrajskim czytamy Ki sham niglu elav ha Elohim. Dosłownie, ponieważ tam objawili mu się Elohim, ha Elohim. O kurcze, znowu mamy liczbę mnogą. Kto się objawił Jakubowi w Betel? Czy Bóg? Skoro autor nie tylko używa formy Elohim, która, jak sobie pokazaliśmy, jest rzeczywiście liczbą mnogą, to jeszcze, tak jak powiedziałem, klasyczne tłumaczenie biblistów jest takie. Jeżeli owszem, Elohim jest liczbą mnogą, ale autor używa najczęściej liczby pojedynczej, czasownika, na przykład stworzył, no to wiadomo, że chodzi o Elohim. No ale tutaj mamy niglu, objawili się. Znowu mamy tą końcówkę u, która w perfektum oznacza, czy w katal, oznacza liczbę mnogą, trzecia osoba liczby mnogiej. Ponieważ tam objawili mu się Elohim. I tu może zrobię jeszcze jedno takie sprostowanie. Tych sprostowań tu będzie dużo, bo ja wielokrotnie spotykam się czy z waszymi wypowiedziami, czy z wypowiedziami innych biblistów na ten kontrowersyjny temat i widzę, że często jest takie błądzenie troszkę we mgle. I często na przykład też spotykam takie zdanie, że owszem, Elohim oznacza liczbę mnogą, ale jak dodany jest rodzajnik H, to wtedy oznacza ten konkretny Bóg, ten jeden Bóg. No, okazuje się, że niekoniecznie i to pokażemy sobie wiele razy w innych tekstach też, że wcale dodanie rodzajnika, tutaj mamy H Elohim, to H po hebrajsku to jest rodzajnik określony, tak jak w angielskim D, więc ten rodzajnik wcale nie poprawia sytuacji, to znaczy to nie jest takie jednoznaczne, że dodanie rodzajnika oznacza, wskazuje, od razu wskazuje, że mamy do czynienia z jednym Bogiem. Nie, mamy też teksty, może gdzieś tam później to znajdę i pokażę, gdzie określenie w liczbie mnogiej, chociażby tak jak tutaj niglu, objawili się, czy w psalmie 82, a Elohim będzie oznaczało bogów, czy w każdym razie będzie rzeczywiście oznaczało liczbę mnogą, a nie jedynego Boga. Także tutaj jest wiele takich, widzicie, krąży różnych nieprawdziwych informacji, czy to próbujących atakować Biblię, zaraz sobie podejdziemy też do tego i spróbujemy, czy faktycznie tu mamy politeizm, czy tu mamy Anunaków, czy tu mamy Anunaki, czyli tych można powiedzieć, sumeryjskich bogów, czy Elohim jest, czy Jahwe, Bóg Izraela jest tylko jednym z Elohim. Czy mamy tutaj do czynienia z jakimiś istotami pozaziemskimi? Może Elohim to są kosmici, bo też takie hipotezy są, że Elohim to są istoty pozaziemskie przysłane na Ziemię z kosmosu. I Jahwe jest tylko jednym z tych Elohim. Czy z kolei obrońcy Biblii, którzy zbyt łatwo przechodzą do takiej formuły, owszem, Elohim to jest gramatycznie, formalnie liczba mnoga, ale tak naprawdę Biblia oznacza jedynego Boga, nie ma problemu. Otóż problem jest, bo w wielu tekstach nie tylko Elohim jest liczby mnogiej, ale również czasowniki do niego stosowane są w liczby mnogiej, tak jakby tych Elohim było wielu. Objawili mu się w Betel Jakubowi Elohim. Jacyś Elohim. Co tu jeszcze mamy? Aha, tutaj chcę pokazać, że to Elohim może oznaczać nie tylko Boga Izraela, bo też zaraz powiemy sobie, Elohim oznacza Boga Izraela w Biblii, ale może oznaczać również innych bogów. I na przykład tutaj mamy, że w Egipcie Bóg mówi tak, tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Uwe kol Elohe Mitzrayim. Elohe to jest właśnie status constructus smichut od tej formy naszej Elohim. To jest liczba mnoga, bogowie. I tutaj już nie mamy wątpliwości, że słowo Elohim oznacza bogów egipskich, panteon bogów egipskich. Czyli Elohim to oznacza Ozyrysa, prawda, Seta, Horusa i wielu Amona i wielu innych bogów egipskich. Tak? Inne sformułowanie. Teraz wyznaję, że Pan jest większy, proszę zobaczyć, niż wszyscy inni bogowie. To jest Księga Wyjścia, rozdział 18. I gadol Jahwe Mikol ha-Elohim. I tu też nie mamy wątpliwości, że to Jahwe nie jest określone słowem Elohim, tylko jest zestawione z innymi bogami,
I tutaj ci inni bogowie są nazwani Elohim. I tak jak powiedziałem przed chwilą, proszę zobaczyć, mamy rodzajnik. Wcale nie jest tak, że rodzajnik określa nam, że chodzi o tego jedynego Boga, Boga biblijnego. Tu jest powiedziane, że Ki Gadol Adonai, czy Jahwe, Mikol HaElohim, czyli dosłownie, bo większy jest Bóg od wszystkich Elohimów. Od wszystkich Elohimów, czyli tych bogów Egiptu, czy bogów. I tutaj właśnie może nawet tutaj gdzieś to miałem. Aha, to jeszcze wam pokażę, zaraz wrócę do tego, co oznacza różne znaczenia słowa Elohim, ale to jeszcze pokazuję przy okazji, jak pierwotnie to słowo wyglądało, bo to jest bardzo starożytne słowo. Powiedziałem wam, że ono jest poświadczone praktycznie we wszystkich językach semickich, poza etiopskim i może poza późnoarabskim, czy wczesnoarabskim, przepraszam. To słowo jest poświadczone we wszystkich językach semickich. Pierwotnie ono w alfabecie fenickim, który no jest, można powiedzieć, najstarszym alfabetem świata, bo mówimy o alfabecie spółgłoskowym. Nie mówimy o hieroglifach, pismy bardziej obrazkowym, czy nie mówimy o piśmie klinowym, tylko mówimy już o alfabecie, który składa się ze spółgłosek. Najstarszy alfabet świata to jest oczywiście alfabet fenicki. Z niego pochodzi właśnie alfabet hebrajski, paleohebrajski. I proszę zobaczyć, mamy słowo El. Po fenicku pisze się od prawej do lewej, czyli najpierw mamy głowę wołu, czy głowę byka. To jest pierwowzór, czy taki można powiedzieć piktogram literki Alef, właśnie tej literki, tutaj gdzieś mam, oproszę, tej literki Alef. Ona też nawet przypomina, proszę zobaczyć, że ta literka już została później jakby przepracowana na formę litery, ale ona ma te rogi na górze. To jest przepracowana forma tej pierwotnej litery Alef. W ogóle Alef po hebrajsku znaczy wół, rogacizna. I to jest literka Alef. I mamy lamet. Lamet to jest laska, laseczka taka. I rzeczywiście dzisiaj ona tak wygląda. Tutaj mamy pierwotny zapis, ten właśnie taki jeszcze piktograficzny słowa El, bardzo starożytne słowo. Tak jak powiedziałem, pierwotnie badacze bardzo często przypuszczali, że to słowo pochodzi od jakiegoś czasownika, być mighty, czy potężny, mocny, czy być pierwszym, być silnym. Dzisiaj raczej się uważa, że to jest po prostu imię najwyższego Boga Panteonu Kananejskiego, czyli Boga Ela. Boga Ela. W alfabecie ugaryckim to jest z kolei alfabet, prawda, ten język, który ja tłumaczę teksty pisma klinowego właśnie z Ugarit. Tutaj akurat Ugarit się pisze od lewej do prawej, czyli tak jak po polsku. Mamy kliny, trzy kliny poziome, jeden małutki pionowy, to jest Alef, czyli I po ugarycku. I mamy trzy kliny pionowe, to jest L, czyli mamy Ilu, bo ten sam rdzeń L w języku ugaryckim czytamy Ilu. To jest to samo słowo, oznacza to też jest imię Boga, właśnie najwyższego Boga Panteonu Ugaryckiego, imię Ela. I po ugaryjsku mówi się ilu, to jest to samo słowo. No i oczywiście po arabsku od tego Eloach, Allah, prawda, to już nie mamy wątpliwości, że również arabski język słowo Allah, czy Allah, prawda, tak jak się to czyta, Allah, to jest oczywiście również pochodzące słowo, Allah znaczy Bóg, słowo, które pochodzi od tego samego rdzenia. Język arabski jest daleko, ale jest oczywiście językiem semickim, jest spokrewnionym z innymi językami semickimi, w tym z językiem hebrajskim. No więc to, tak to wygląda. No i właśnie, tutaj mamy te różne znaczenia słowa Elohim. Tak jak powiedziałem, Elohim oznacza po pierwsze. Pokazałem przed chwilą, że może oznaczać bogów w sensie, albo bóstwa, w sensie takim zbiorowym, czyli różne bóstwa, różnych bogów. Tak? Tak jak tutaj mamy na tekście biblijnym, że Pan jest większy niż wszyscy inni. Tak? Mikol ha-Elohim. Pan jest większy od wszystkich bogów. Czyli bogowie tak zbiorowo. Co ciekawe, słowo Elohim może też, tutaj mamy też, o, proszę zobaczyć, psalm 82, zresztą było pytanie o ten psalm, Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów są odbywa. Rzeczywiście mamy tak, Leasaf Elohim, Nitzav, Beedat El, właśnie w zgromadzeniu El, czyli no, bogów, El, tutaj mamy to El, Bekeref Elohim, czyli w pośrodku bogów, Iszpot, czyli odbywa sąd, będzie sądził. No i tu jest właśnie kolejna wprowadzona idea. Otóż, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale niestety tak właśnie jest. Tutaj w Biblii mamy wielokrotnie odbicie pierwotnej jakby formy religii kananejskiej. To znaczy Bóg w starych tekstach biblijnych no jest trochę pokazany, tak jak właśnie ten starożytny Bóg El, czy to z Kananu, czy z Ugarit. El, przypominam, to było najwyższe bóstwo panteonu kananejskiego, ojciec bogów, stwórca świata, taki Bóg łagodny, starzec z siwą brodą, on nawet może go pokażę, bo mam jakieś zdjęcie. Powinienem mieć jakieś zdjęcie właśnie tego Ila, po ugarycku czy Ela. Proszę bardzo, mamy zdjęcie Ela, zasiadający
na tronie, to jest akurat w Muzeum w Chicago. Bóg El zasiada na tronie jako ojciec bogów, pan. Tutaj akurat nie ma brody, ale też na innych przedstawieniach, czy na innych wyobrażeniach, czy tekstach mitologicznych z Ugarit jest często przedstawiany właśnie z siwą brodą, jako taki starzec, dobrotliwy Bóg El, stwórca świata. No i co ciekawe, ten nasz Bóg El właśnie zasiada w panteonie ugaryckim w zgromadzeniu bogów. On jest najwyższym z bogów. To znaczy on jest ojcem kolejnych pokoleń bogów i ci bogowie tworzą pewnego rodzaju zgromadzenie, taką naradę, takie miejsce ferowania wyroków, sądów. To są pomniejsi bogowie. Tak? I widzimy, że Biblia, chociaż mówi o Bogu jedynym, bo ja zaraz tutaj będę pogłębiał ten temat, ale nie ma wątpliwości, że w najstarszych tekstach biblijnych mamy pewne odbicie tego myślenia w kategoriach kananejskich czy ugaryckich. To znaczy Bóg, który tutaj Bóg jedyny, Bóg Biblii, on jest troszeczkę przedstawiony na wzór tych bogów kananejskich, który również on powstaje w zgromadzeniu bogów. Pośrodku bogów sąd odbywa. Pokażę to jeszcze na innym psalmie, psalm 97, piękny psalm intronizacyjny, niezwykły psalm na cześć Boga Stworzyciela, który mówi tak, że muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami, wszyscy bogowie hołd mu oddają. Tu nie jest powiedziane, że ci bogowie inni nie istnieją. Tylko jest powiedziane hishtahavu lo kol Elohim. Czyli dosłownie hishtahave to jest gest upadnięcia na twarz, taka prostracja czy proskineza, upadnięcie na twarz, całkowite poddanie, poddaństwo wyrażające. I ci inni bogowie, ci Elohim, co robią? Hishtahavu lo kol, czyli wszyscy. Czyli wszyscy inni bogowie, może właśnie ci egipscy, może ci Anunnaki sumeryjscy, czy może bogowie kananejscy, Ishtahavu lo, czyli Ladonai, la Jahwe. Czyli oddają hołd, padają na twarz przed Bogiem Jahwe. Czyli Jahwe tu jest pokazany, zresztą pamiętacie, też miałem taki odcinek, gdzie nagrywałem o monoteizmie, gdzie wyraźnie pokazywałem ten etap, gdzie Izraelici jeszcze są bardzo mocno w takim duchu henoteistycznym. Henoteizm to jest, uprośćmy to, to jest forma taka pośrednia między politeizmem a monoteizmem. Tak? Politeizm to jest wiara w wielu bogów, monoteizm to jest wiara w jednego Boga, a henoteizm to byłaby forma uznawania jednego Boga za najwyższego. Dla mnie on jest jedyny, przy tym, że nie neguję, że inne narody, inne ludy, inne klany mają swoich innych bogów. Nie? I henoteizm wywyższa jednego Boga. Czymś podobnym, chociaż bardziej już w stosunku do kultu, jest monolatria. I też nie monoteizm, tylko monolatria, w sensie, że czczę, uwielbiam i w kulcie wyznaję jednego Boga, natomiast nie neguję, że inni bogowie istnieją. Więc tu mamy wyraźnie formę taką monolatryczną czy henoteistyczną wiary Izraela. I ktoś tam nawet zadawał pytanie, prawda, czy Izraelici byli pierwotnie politeistami, czy to Elohim nie jest śladem tego politeizmu. To powiem tak, od razu może. Owszem, Izraelici, już to kiedyś mówiłem, byli pierwotnie politeistami, bo wszystkie ludy pierwotnie w tamtych czasach pierwotnie były ludami politeistycznymi, wierzącymi wielu bogów. Na pewnym etapie Izraelici odkrywają Boga pustyni, Boga Synaju, czyli Boga Jahwe i wtedy właśnie przechodzą przez ten etap, i to jest długi etap właśnie henoteizmu, później długi etap monolatrii, czyli wyznawania Jahwe jako swojego takiego klanowego, czy swojego plemiennego Boga, czy narodowego Boga Izraela. Dopiero z czasem dojdą do przekonania, że ten ich Bóg narodowy, czy ich Bóg plemienny Jahwe, jest tak naprawdę Bogiem całego świata, Bogiem innych narodów, Bogiem uniwersalnym. Nie? Ale tu mamy jeszcze oczywiście ten etap, gdzie ci inni bogowie nie tyle nie istnieją, tylko oddają hołd najwyższemu, właśnie najwyższemu Bogu. Co tu jeszcze mamy? Księga Sędziów. Proszę, o właśnie. Bo powiedziałem, że Elohim może oznaczać w takim razie różnych bogów, czy to egipskich, czy to sumeryjskich, czy bogów kananejskich. Ogólnie, zbiorowo. Ale Elohim może oznaczać konkretnych bogów. To nie jest tylko określenie Boga jedynego, Boga Jahwe w Biblii. Elohim może oznaczać Boga Baala, czyli Boga kananejskiego, Boga Kemosza, Boga Moabitów, czy Boga Dagona, Boga Filistynów. Proszę zobaczyć. Mamy tutaj fragment z Księgi Sędziów, rozdział 6, gdzie jest powiedziane, że czy do was należy bronić Baala, jeśli on jest Bogiem, tak? Gdzie tutaj mamy? Im Elohim hu. Jeśli Bogiem jest on, jeśli Bogiem jest Baal, tutaj wyraźnie słowo Elohim jest zastosowane do, nie już do zbiorowo, ale do pojedynczego Boga, do Baala. Idźmy dalej, trzeba przyspieszać. Dużo mam tutaj tekstów, dużo jeszcze rzeczy chcę z wami omówić. Kemosz, proszę zobaczyć. Bóg moabicki, czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, twój Bóg, pozwolił ci posiąść? Proszę zobaczyć. Kemosz Elohecha.
Elohecha to jest dosłownie Elohim z końcówką H, czyli Twój. Chemosz, Twój Bóg. Mamy wyraźnie słowo Elohim, tym razem odniesione do Boga Chemosza. No i jeszcze ciekawa sytuacja, jeszcze inna sytuacja, bo powiedzieliśmy, że Elohim może w takim razie odnosić się do bogów w sensie zbiorowym, może odnosić się do konkretnych bogów, nie tylko Jahwe, ale do konkretnych bogów starożytnego świata. Co ciekawe, może się odnosić też do istot pozaziemskich, do jakichś duchów, zjawy, do tych istot nadprzyrodzonych. Proszę zobaczyć sobie pierwsza księga Samuela, rozdział 28, czyli myślę, że znane opowiadanie o Saulu, który zdesperowany to tym, że Bóg go zrzucił, udaje się do wróżki z Endor i chce wywołać ducha Samuela. Tak? U tej wróżki, u tej, można powiedzieć, szeptuchy z Endor, chce wywołać ducha Samuela i mówi do tej wróżki tak. Nie obawiaj się, co widzisz? Kobieta odpowiedziała Saulowi. Widzę istotę pozaziemską. Tu właśnie mamy takie tłumaczenie. A co mówi tekst hebrajski? El Shaul. Elohim raiti. Olim min haaretz, czyli dosłownie mamy tak. Elohimów widzę. Dlaczego ja przetłumaczyłem Elohimów w liczbie mnogiej? Bo proszę zobaczyć, że mamy czasownik Olim, wychodzą. To, co mówiłem wcześniej, czasem czasownik, nawet jeżeli chodzi o Elohim, też jest w liczbie mnogiej. Tutaj mamy nie Ole, wychodzi, tylko mamy Olim, wychodzą. Czyli Elohim raiti, zobaczyłam tych Elohimów wychodzących z ziemi. I dlatego Biblia, no tutaj widzę, że tłumaczę znowu występ. O, tutaj mamy liczbę nową. Znowu Biblia Gdańska jest, można powiedzieć, bardziej dokładna. Widziałam bogi występujące z ziemi. Biblia Tysiąclecia ma jakby zamienione, niezgodnie z tekstem oryginalnym, na liczbę pojedynczą. W ogóle jest taka ciekawostka właśnie, bo tutaj się wielu, wielu badaczy zastanawiało, dlaczego to jest liczba mnoga nie tylko w Elohim, ale jest liczba mnoga w czasowniku. Skoro później widzimy, że rzeczywiście Saulowi ukazuje się Samuel jako sam jeden. Więc być może dlatego Biblia Tysiąclecia tłumaczy tu już jakby zmienia tekst oryginalny i tłumaczy, widzę istotę pozaziemską, chociaż tak naprawdę dosłownie mamy powiedziane, widzę istoty pozaziemskie wychodzące z ziemi. Nie? Może to tłumaczenie istoty pozaziemskie może też właśnie skłoniło niektórych do widzenia, że Elohim to są jacyś kosmici, bo tutaj sama Biblia Tysiąclecia podpowiada, że Elohim może dotyczyć jakichś istot kosmosu, istot pozaziemskich. No, w każdym razie jest taka fajna wypowiedź, ja ją znalazłem chyba w Talmudzie, która właśnie rozważa tą pierwszą księgę Samuela, rozdział 28, czyli właśnie jak to jest, że skoro Saulowi ukazał się Samuel, oczywiście już po jego śmierci, czyli faktycznie jest z zagrobu przywołany, jakiś rytuał nekromancji, przywoływania ducha, Biblia, autor biblijny dają tutaj Olim, czyli liczbę mnogą, wychodzą. No i jak to interpretuje Talmud? Czasownik Olim wskazuje, że było ich dwóch. Jednym z nich był Samuel, to wiemy z tekstu, ale kim był ten drugi? Samuel poszedł i przyprowadził ze sobą Mojżesza. Otóż Talmud i później za tą interpretacją idzie słynny rabin Rashi i właściwie Shlomo ben Yitzchak, to bardzo taki znany, ceniony, średniowieczny rabin, żydowski komentator Biblii, Talmudu, Rashi. Interpretują to w ten sposób, że właśnie Samuel myślał, że jest wzywany na sąd ostateczny, na sąd mesjański i dlatego poszedł po Mojżesza i wziął ze sobą Mojżesza. I dlatego mamy czasownik, że ci Elohim wychodzą, prawda, wychodzą z tego miejsca. No tak czy inaczej jest to zagadkowe, że Elohim jest tutaj przy użyciu czasownika w liczbie mnogiej, no ale widzimy, że Elohim może oznaczać nie tylko bogów ogólnie, konkretnych bogów, ale może oznaczać też istoty pozaziemskie. Jeszcze inne przykłady wskazują na jeszcze jedno znaczenie Elohim. Właśnie, że Elohim poza Bogiem, poza bogami, może oznaczać właśnie to zgromadzenie, o którym wcześniej wspomniałem, zgromadzenie synów Ila, czy synów Ela, jako zgromadzenie bogów. Otóż na przykład znany tekst, już kiedyś o nim wspominałem, Księga Rodzaju, rozdział 6, werset 4, jest powiedziane, że przed potopem w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych. I tu gdzieś tu mamy tych synów Boga. Właśnie mamy Benecha Elohim. Mamy Bene, to jest od Banim, synowie, status konstrukt, smichut. Benecha Elohim, synowie bogów, synowie Boga. Czyli właśnie to jest to zgromadzenie panteon bogów Ila, pomniejszych bogów. No i teraz dochodzi tutaj jakby znowu ta interpretacja, o co tutaj chodzi. W Biblii mamy jakichś innych bogów, ale do tego tekstu nawiązywałem w innym wykładzie, odsyłam do niego.
Mamy też w księdze Hioba kilkukrotnie przywoływany właśnie ten panteon, gdzie jest powiedziane tak: zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan poszedł z nimi. Tam dwukrotnie jest dokładnie tak podobny werset o tych synach Bożych i o szatanie, który poszedł razem z nimi. W tym kontekście ci synowie Boży, tutaj gdzie to mamy, Bene Ha-Elohim, też mamy tych Bene Ha-Elohim, czyli synów Elohimów. Tutaj tak naprawdę oznacza u Hioba pewne istoty pozaziemskie, właśnie taki dwór Boga. To niekoniecznie oznacza bogów, bo wiemy, że Biblia no jednak będzie kładła nacisk, ja zaraz do tego tematu przejdę. Biblia kładzie nacisk na monoteizm i kładzie nacisk na jedyność Boga, a to, że występują pewne obrazy dworu boskiego, panteonu, że Bóg jest otoczony innymi aniołami, stworzeniami, czy właśnie pomniejszymi istotami niebiańskimi jak bogowie, no tutaj autorzy Biblii nie widać, że nie stronią od tych obrazów. To znaczy, tutaj też taka dygresja i taka refleksja, którą mam często. Bardzo często widzę, że chrześcijanie, my lubimy bronić Biblii w tych miejscach, w których Biblia sama nie ma ochoty się bronić. My lubimy też bronić Boga tam, gdzie Pan Bóg sam nie widzi potrzeby się bronić. My często, żeby mieć spokój serca, spokój sumienia, to lubimy dużo bardziej, powiedzmy, coś wypłaszczyć, skrócić, uprościć i można powiedzieć nawet zafałszować, po to, żeby nam było wygodnie, bo tak wierzymy, żeby Biblia koniecznie mówiła to, co my chcemy. Tutaj pokazuję w tych wykładach, między innymi, to już chyba się zorientowaliście, staram się dosyć obiektywnie i dosyć tak neutralnie przedstawiać fakty takie, jakie one są. Tak? Czyli, że rzeczywiście autorzy biblijni, wbrew naszym oczekiwaniom, może my byśmy chcieli, żeby oni tak no, wyparli ten politeizm z Biblii, wyparli tą monolatrię, czy te jakieś w ogóle obrazy innych bogów, albo że Jahwe jest w ogóle podobny do innych bogów, że się zachowuje jak inni bogowie. My byśmy bardzo chcieli, żeby Biblia była taka nasza, nie? Przedstawiała takie nasze wyobrażenie Boga po tych 2000 lat teologii i filozofii. Tymczasem Biblia wcale nie stroni od takich bardzo przyziemnych, bardzo starożytnych koncepcji Boga i Księga Hioba w ogóle, no właśnie tutaj przedstawia tych synów Bożych, Bene Ha-Elohim i autor w ogóle nie wchodzi w szczegóły, czy to są jacyś bogowie inni, czy to są jacyś aniołowie, wśród nich jest szatan, a więc to są jakieś istoty anielskie, pozaziemskie, które towarzyszą Panu Bogu. Psalm 29, kochani, starożytny psalm na cześć Boga, pierwotnie psalm na cześć Baala. Oddajcie Panu synowie Boży. Znowu mamy tu Bene, tylko mamy tym razem tę Bene Elim. Tutaj mamy tą klasyczną liczbę mnogą od słowa El. Jak powiedziałem, od słowa El jest klasyczna liczba mnoga, Elim. Elohim jest jakąś przetworzoną, jakąś bardziej złożoną, nie do końca wiemy jaką, ale formą liczby mnogiej od słowa El, ale to nie jest klasyczna forma. Czy mamy jeszcze, co tu mamy jeszcze? Psalm 89, Bóg w Radzie Świętych. Znowu, ta Rada Świętych. W ogóle ta Rada Świętych tutaj często występuje w tym psalmie. 89, psalm, werset 6. Proszę zobaczyć, niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie. Tutaj mamy ten termin JHWH, tetragram, święte imię Boga. I wierność Twoją w Radzie Świętych. Właśnie mamy Bichal Kodashim. Bichal Kedoshim, przepraszam. I Kedoshim, to znowu muszę troszkę Was rozczarować niektórych, bo jeżeli czytamy w Biblii, że Bóg zasiada w Radzie Świętych, no to jako katolicy od razu mamy wyobrażenie panteon świętych Kościoła katolickiego. Nie wiem, święty prawda, Bonaventura, święty Franciszek, święty Jan Paweł II, inni święci, nie? Cała święta Faustyna i tak dalej. Otóż muszę troszkę nas rozczarować. Słowo Kedoshim w Biblii jest synonimiczne wobec słowa Elohim. Kedoshim oznacza właśnie jakieś nadprzyrodzone istoty, które towarzyszą Bogu. Zresztą to słowo Kedoshim się również pojawia w tych tekstach ugaryckich, które ja tłumaczę bardzo często, właśnie na określenie panteonu Boga Ela, czyli pomniejszych bogów. Kedoshim oznacza pomniejszych bogów, czyli święci w Biblii, w tym kontekście, Bóg zasiada w Radzie Świętych. Ci święci to jest jakby synonimiczne określenie dla Elohimów, czyli dla tych pomniejszych bogów, dla istot niebiańskich, dla jakichś, prawda, może serafiny, może cheruby, może jakieś jeszcze inne istoty ze świata pozaziemskiego, które towarzyszą Bogu Najwyższemu. Nie? Kedoshim. To nie jest nasze martyrologium świętych. Psalm 82,2. Dokądże będziecie... Aha, tu podaję jeszcze jedno znaczenie, bo tak jak powiedziałem, poza bogami, Baalem, istotami pozaziemskimi, synami bożymi, czyli ci młodsi bogowie, czy młodsze pokolenie bogów, dwór niebieski Boga Ela czy Ila, to są te istoty duchowe w tronie Najwyższego. Słowo Elohim może oznaczać również sędziowie albo władcy. I tu już prawdopodobnie chodzi o tych ziemskich sędziów czy ziemskich władców, chociaż pierwotnie to grono synów Ila, grono Elohimów,
rzeczywiście pełniło rolę takiego właśnie grona sądowniczego. Ale w Biblii wydaje się, że Elohim może określać w ogóle osoby pełniące wielki autorytet czy posiadające wielką władzę. Czyli na przykład sędziowie ziemscy czy jacyś władcy. I takie przykłady tu też podaję. Słuchajcie, muszę iść do przodu, nie będę tego wszystkiego czytał i analizował. Mamy tutaj Psalm 82,2. Dokądże będzie się sądzić niegodziwie? Bóg mówi o tych Elohimach, który powstaje w zgromadzeniu Elohimów, że tak naprawdę przedstawia ich jako sędziów. To są sędziowie. I pytanie, czy to są boscy sędziowie, czy to są ludzie sędziowie. Teksty ten i inne teksty tu podaję, drugą księgę mojżeszową, czyli Księgę Wyjścia, która też podaje, że tak naprawdę ten sąd, że to są sędziowie, tak? Że wtedy Pan zaprowadzi go przed Boga, tam dosłownie mamy to właśnie A-El Ha-Elohim, ale tak naprawdę tutaj Biblia, znowu Biblia Gdańska dosyć dobrze wyłapuje ten niuans, że tutaj nie chodzi o przeprowadzenie przez Boga. Tutaj bibliści no, różne mają hipotezy, ale raczej chodzi o przeprowadzenie przed sędziów. Bo tu jest mowa o osądzeniu pewnego człowieka, o jakimś takim wydaniu wyroku, tak? O wydaniu wyroku. No więc mamy, widzimy tutaj, już na tym moim slajdzie, że słowo Elohim w Biblii przybiera różne i to bardzo bogate, ciekawe odcienie. Tak? Już nie będę powtarzał tych wszystkich, ale przybiera tu różne odcienie. I tu jest właśnie ta sprawa najciekawsza. To znaczy, tutaj ja sobie sam zadaję pytanie i bibliści, badacze od setek lat zadają sobie właśnie to pytanie, skoro to słowo oznacza bogów egipskich, bogów pogańskich, skoro to samo słowo dotyczy Baala, Chemosza, Marduka czy innych bogów, dotyczy istot pozaziemskich, panteonu bogów ugaryckich i innych takich, powiedzmy, obrazów ze świata starożytnego, to dlaczego w Biblii to samo słowo zaczęło określać Boga jedynego? Dlaczego Izraelici, nie wiem, nie wybrali innego słowa? Albo nie wybrali jego liczby pojedynczej? Albo no, nie stworzyli jakiegoś neologizmu? Jest to niesamowite, że Izrael w terminie Elohim znalazł pewien środek wyrazu dla określenia swojego Boga. I tutaj przechodzę już do clou wykładu i będę chciał pokazać, dlaczego moim zdaniem Izraelici nie bali się tego terminu, tylko właśnie go zaadoptowali na określenie Boga Izrael. Otóż mamy, przytoczę różne wyjaśnienia tej liczby mnogiej Elohim i tej liczby mnogiej tych wersetów, o których pokazałem wcześniej, uczyńmy człowieka, stąpmy i pomieszajmy języki, kto by nam poszedł, prawda? Przytoczę za chwilę różne próby wyjaśnienia, jak egzegeci, badacze, bibliści, filolodzy, historycy, językoznawcy, judaiści podchodzą do tematu liczby mnogiej słowa Elohim i tamtych kontrowersyjnych wersetów, gdzie Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. I na końcu będę chciał podać hipotezę, która moim zdaniem, po pierwsze, najlepiej uzasadnia tą właśnie liczbę mnogą słowa Elohim, a po drugie pokazuje, dlaczego Izraelici nie bali się tej liczby mnogiej. Dlaczego uważali, że rzeczywiście to jest bardzo dobre, to jest fantastyczne określenie na Boga jedynego, na Boga Izraela. Jakie mamy otóż hipotezy? Hipotezy są takie, tutaj tylko je przytoczę i pierwsze trzy, które tutaj widzicie, to są hipotezy oczywiście, które no należy odrzucić raczej. Otóż pierwsza hipoteza jest jaka? Że Elohim, liczba mnoga Elohim i tych tekstów, ten pluralis wyraża prawdę o Trójcy Świętej. Tak jak powiedzieliśmy, my jako chrześcijanie no możemy próbować doszukiwać się tu prawdy o Trójcy Świętej, ale to jest na zasadzie lektury typologicznej. Czyli takiej bardzo już umownej, bardzo przenośnej, czy takiej można powiedzieć troszkę alegorycznej. Natomiast dosłownie, kiedy badamy teksty hebrajskie już jako filolodzy, historycy, językoznawcy, literaturoznawcy, to nie ma śladu Trójcy Świętej w Starym Testamencie. Ta prawda zostaje objawiona dopiero w Nowym Testamencie. Więc idźmy dalej. Druga hipoteza, że ten pluralis to jest właśnie ślad pierwotnego politeizmu. Otóż powiedzieliśmy sobie, że Biblia wcale nie stroni od takich obrazów monolatrii, gdzie Bóg jest przedstawiony na tle innych, powiedzmy, pomniejszych bogów, czy pomniejszych, czy jakichś innych istot niebiańskich, ale wyraźnie widać, że Biblia będzie wielokrotnie stwierdzała jedyność Boga. Teksty, które mówią o Bogu Elohim, wyraźnie będą podkreślały jedyność Boga. Chociażby te teksty o stworzeniu świata, nie? Bereshit bara Elohim. Na początku stworzył, czasownik w liczbie pojedynczej, tak? Może nawet przywołajmy jeszcze ten tekst, bo on dobrze pokazuje, że właśnie autorzy biblijni nie bali się tego słowa Elohim na użycie jedynego Boga. Mamy na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ten czasownik bara jest w liczbie pojedynczej i nie ma wątpliwości. Tutaj Bóg nie jest powiedziane skąd on był, czy stworzyły go prawody, czy on wyłania się z prachaosu,
Jeszcze inne mamy jakieś tak zwaną teogonię, czyli powstawanie. Nie ma tu żadnej teogonii, powstawania Boga. Bóg od razu jest i Bóg od razu stwarza świat. Co więcej, kolejne wersety, proszę zobaczyć. Mamy dalej trzeci werset, pierwszy akt stworzenia. Vayomer Elohim, Yehi Or. I powiedział Elohim. Nie ma, że powiedzieli. Tak? Czyli mimo tych cytatów, które przytoczyłem, kilkunastu cytatów bardzo kontrowersyjnych, pokazujących, że Elohimów jest wielu i tak jakby, czy że te czasowniki liczby mnogiej, to trzeba tu jasno powiedzieć, że znakomita większość tekstów, w których pojawia się Elohim, dotyczy w Biblii jednego Boga i wtedy czasowniki, przymiotniki, inne określenia są w liczbie pojedynczej, wyraźnie wskazując na, że ten Bóg jest jeden. Tutaj może przytoczę jeszcze właśnie tą statystykę występowania słowa Elohim. Tu jest takie moje opracowanie, które macie za darmo dostępne na Akademia Edu. Complete List of Words of Hebrew Bible, czyli kompletna lista wszystkich słów Biblii hebrajskiej w kolejności występowania od najczęściej pojawiających się. Moje opracowanko. I proszę zobaczyć, mamy najczęściej używane słowa w języku hebrajskim we spójnik, ha, rodzajnik i no, mamy JHWH, tetragram, użyty w Biblii hebrajskiej 6828 razy. I zobaczcie, że w czołówce, chyba w pierwszej dwudziestce, jest właśnie nasze słowo Elohim. Ono występuje jakieś około 2600 razy w Biblii i uwaga, większość z tych wystąpień, to jest prawie 2500, prawie 2400 razy, to jest określenia dotyczące Boga jedynego. Boga jedynego i po czym to widać najczęściej? Po tych właśnie dołączonych czasownikach czy przymiotnikach, bo proszę zwrócić uwagę, no mamy w Biblii tą liczbę mnogą, tak? I autor mógłby powiedzieć Vayomeru, powiedzieli Elohimowie. Ale nie. Autor Biblii mówi Vayomer Elohim, powiedział Bóg, tak? W innym tekście będzie, nie wiem, Elohim Tzadik, Elohim jest sprawiedliwy, a nie są sprawiedliwy. Elohim Gadol, Elohim jest wielki, a nie Gadolim, są wielcy. I autor biblijny w większości przypadków stosuje to słowo wyraźnie określając, czy to przymiotnikiem, czy czasownikiem, że chodzi mu o Boga jedynego. Więc czy to jest politeizm, tak jak powiedziałem, ta hipoteza jest bardzo wątpliwa. Trzecia hipoteza, że ta forma liczby mnogiej, która te kilkanaście czy kilkadziesiąt razy pojawia się w Biblii w kontekście Elohim, to jest, że ta liczba mnoga to jest po prostu pluralis jako plurale tantum, że po prostu ten rzeczownik jest w liczbie mnogiej, ale tak naprawdę określa liczbę pojedynczą. Że ma znaczenie liczby pojedynczej, tak jak nasz polski rzeczownik drzwi. Tak? Nie mamy jednego drzwia, mamy drzwi. Nie mamy jednego spodnia, mamy spodnie. I mamy takie rzeczowniki we wszystkich chyba językach, które na przykład występują tylko w liczbie mnogiej, stąd nazwa plurale tantum, czyli zawsze mnoga, tylko mnoga. Otóż to jest błędna hipoteza, bo tak jak pokazaliśmy, słowo Elohim ma swoją liczbę pojedynczą w formie Eloach. I ta forma Eloach występuje aż 57 razy w Biblii. Więc to nie jest plurale tantum, także ta hipoteza odpada. Kolejna hipoteza, która najczęściej jest przytaczana przez badaczy czy biblistów, to jest stara hipoteza pluralis majestatis. Otóż, że te wszystkie cytaty, gdzie Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej, to są formy, tak jak to kiedyś mówili o sobie królowie, władcy ziemi, papieże. My, Jan Kazimierz, postanawiamy. Tak? Stąd nazywana czasem ta pluralis majestatis, nazwane the royal we, czy królewskie my, czy plural of majesty. Albo o, czasem ta liczba mnoga pluralis majestatis jest zwana epistolary plura, czyli jakby listowna liczba mnoga, dlatego że właśnie ona często się pojawia w formach starożytnych listów. I tu nawet pokażę przykład, i to z Biblii, gdzie rzeczywiście forma liczby mnogiej się pojawia. To jest taki klasyczny pluralis majestatis. Otóż mamy pierwszą księgę machabejską, czyli w kanonie katolickim ona jest w Biblii, w kanonie protestanckim jej w Biblii nie ma. I w 10 rozdziale mamy list właśnie napisany, gdzie to mamy tutaj, przez króla Aleksandra do brata Jonatana i mówi tak. Król Aleksander pisze list, czyli jedna osoba i pisze tak, i mówi tak. Dowiadujemy się, proszę zobaczyć, pisze król Aleksander, ale pisze w liczbie mnogiej. Dowiadujemy się, że jesteś nadzwyczaj potężny i godzin tego, żeby zostać naszym przyjacielem, kolejna liczba mnoga, chociaż pisze to Aleksander, dlatego ustanawiamy cię, dzisiaj arcykapłanem swego narodu, nadajemy ci tytuł królewskiego przyjaciela, trzymaj naszą stronę i dochowaj nam przyjaźni. Wyraźnie widać, że w liście król Aleksander używa pluralis majestatis jako formy liczby mnogiej do określenia, do podniesienia rangi, do wykazania swojej rangi jako króla. Tylko uwaga,
Księga Machabejska to są oczywiście czasy bardzo późne. To jest początek II wieku przed naszą erą. Uwaga, większość tekstów, które przytoczyłem, jest znacznie wcześniejsza. Więc odpada forma pluralis majestatis chociażby z tego względu, że i większość badaczy jednak dzisiaj bardzo ostrożnie, a nawet negatywnie podchodzi do tej hipotezy, że w Biblii uczyńmy człowieka, to jest pluralis majestatis, bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, forma pluralis majestatis jest późna i bardziej jest charakterystyczna dla świata grecko-rzymskiego. Nieznana jest w środowisku hebrajskim. Co więcej, chociażby ten werset przytoczony przeze mnie, uczyńmy człowieka, to jest kohortativus. A więc niemożliwe jest, żeby użyć formę pluralis majestatis w sensie zachęty do samego siebie. Bo używamy, owszem, my król postanawiamy, tak? Wasza świątobliwość. Używamy tej formy majestatis, ale w czasownikach czy formach oznajmujących. Natomiast tutaj mamy uczyńmy człowieka, na ase mamy formę kohortatywu. No nie można, to by było nielogiczne, bez sensu używanie pluralis majestatis do formy samozachęty. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, przepraszam, może nie do końca to dobrze tłumaczę, niezbyt szczegółowo, ale tak jest, po prostu do kohortatywu pluralis majestatis pasuje jak pięść do twarzy, więc nie pasuje. Inna forma. Pluralis o, tu już jest bardziej forma, którą wydaje się, że można zacząć przyjmować powoli. Mianowicie Mircea Eliade, czyli słynny religioznawca, znany chyba najbardziej, jeden z najbardziej znanych religioznawców na świecie, plus Wilhelm Gesenius, czyli wielki hebraista, badacz języka hebrajskiego, twierdzą, że te formy w Biblii wyrażania liczby mnogiej to są tak zwane pluralis excellentiae. I taki, to jest taki pluralis, który wyraża jakby istotę posiadające moc i władzę. Tak? Że jest coś takiego w języku hebrajskim, że liczba mnoga może wyrazić pewną moc czy władzę. Albo kogoś o niezwykłej sile czy niezwykłym autorytecie. I inaczej to pluralis excellentiae nazywane jest honorową liczbą mnogą. Honorową ze względu na to, że jest odznaką, że ona jakby ma wskazać na pewien honor, władzę czy godność danej osoby. I tutaj mamy potwierdzenie jak najbardziej biblijne, w starych tekstach biblijnych. Otóż słowo Baal, które no, jest nazwą bóstwa Baala, ale jest też słowem określającym po prostu pan właściciel, mąż, może być użyte w liczbie mnogiej, ale nie koniecznie oznaczając właścicieli czy mężu w liczbie mnogiej, ale określając jednego właściciela. Czyli jest coś takiego jak użycie liczby mnogiej, żeby nadać komuś honoru, godności, oznaki władzy. Baalim i może oznaczać liczbę mnogą, ale równie dobrze może oznaczać liczbę pojedynczą, właściciel mąż. To samo Adonim, od Adon Pan, liczba mnoga Adonim Panowie, może oznaczać liczbę mnogą, ale może oznaczać jednego Pana, właśnie na zasadzie dodania mu honoru, godności, czy określenia kogoś, kto posiada moc. I tu podaję nawet przykłady biblijne, już nie będę ich cytował. Behemot, końcówka żeńska akurat, ale też liczba mnoga, może oznaczać dzikie zwierzęta czy bestie w liczbie mnogiej, ale może oznaczać jedną bestię na zasadzie jakąś wielką, potężną, jakąś straszną bestię, tak? I ta liczba mnoga może być formą pluralis excellentiae, czyli wyrażenia takiego superlatywu jakiejś właśnie kogoś posiadającego szczególną moc. I na tej zasadzie Elohim prawdopodobnie mogłoby też wpasowywać się w tą hipotezę. Tu już to jest pierwsza hipoteza, tych wcześniej wymienionych raczej trzeba je odrzucić. To jest pierwsza hipoteza, którą już ewentualnie można by próbować przyjąć. Dlatego, że mamy też inne potwierdzenia. Proszę zobaczyć, że słowo Adonai, które w Biblii jest czytamy to słowo zamiast tetragramu, jeżeli nie chcemy czytać świętego imienia Boga JHWH, to w Biblii najczęściej zastępuje właśnie samogłoskami od słowa Adonai, od słowa Adon, a przecież Adonai ma końcówkę moi panowie, czyli dosłownie to jest liczba mnoga. I znowu mamy, słuchajcie, to nam komplikuje sprawę, czy znowu nam pogłębia i pokazuje, że Biblia w ogóle nie stroni od liczby mnogiej na określenie Boga. Przecież Adonai to jest liczba mnoga. Jak byk, nie będę teraz wchodził w meandry języka hebrajskiego, kto zna, kto chodzi chociażby na moje kursy, gdzieś tam zna meandry, to wie, że końcówka aj to jest właśnie, to jest jakby sufiks dzierżawczy oznaczający w liczbie mnogiej moi. Na przykład susaj, moje konie, tak? Nie wiem, hatulaj, nie wiem, moje koty, nie? Adonai, moi panowie, dosłownie. Czyli Adonai, które w Biblii najczęściej oprócz Elohim oznacza Boga, to jest imię własne, czy określenie Boga Izraela. Po grecku to jest tłumaczone na Kyrios, Adonai, Pan. Dosłownie to jest liczba mnoga, moi panowie. Podobnie El Shaddai, popatrzcie, ta sama końcówka. To słynne imię, które Abraham nadaje Bogu, czy tak Abraham określa Boga, El Shaddai, też ma tą końcówkę liczby mnogiej. Nie? Więc jakby w Biblii mamy potwierdzenia, że ta liczba mnoga może być nadawana na zasadzie właśnie dodania komuś
mocy i władzy. Kolejna hipoteza, którą też wydaje się, że można już zacząć przyjmować, czyli ona ma pewne uzasadnienie biblijne, to jest tak zwany pluralis abstractionis. Ono, to też Gezenius o tym pisał. Tutaj mamy tego Gezeniusa wcześniej przy tej poprzedniej hipotezie, ale on tu też zwraca uwagę, że czasem w Biblii liczba mnoga może wyrażać rzeczownik oderwany na zasadzie abstrakcyjny. Właśnie stąd pluralis abstractionis. Czyli na przykład święty, świętość. Tak? Bóg, bóstwo. Czyli że słowo Elohim, ta liczba mnoga tego słowa, mogłaby wyrażać jakąś formę taką najbardziej oderwaną czy abstrakcyjną. Że tu nie chodzi o, powiedzmy, nie wiem, jakąś jedną konkretną postać, jedną osobę, tylko chodzi o bóstwo, o boskość. Tak byśmy mogli powiedzieć, nie? Elohim znaczyłoby boskość, jako atrybut samego Boga. I w związku z tym Elohim jest właśnie często łączony z pojedynczym atrybutem, to już mówiłem, czyli na przykład z rzeczownikiem liczby pojedynczej. I to odpowiada łacińskiemu numen, czyli właśnie naszemu bóstwo czy boskość. Nie? To pluralis abstractionis. I mamy na przykład język hebrajski potwierdza. Starzec, zaken, mamy od tego zekunim. Proszę zobaczyć, końcówka im to jest ta liczba mnoga. I oznacza starość. Nie? Odwrotnie, na armodzieniec liczba mnoga neurim też ma końcówkę liczby mnogiej, oznacza młodość. Nie? Czyli widać, że jest coś takiego jak w hebrajskim, albo na przykład ojciec. Ojciec ma w liczbie mnogiej końcówkę od, czyli akurat żeńską. Nie wchodzę w szczegóły dlaczego. Ojcowie, to jest awot po hebrajsku. I też może oznaczać ojcowie albo ogólnie ojcostwo. Bycie ojcem, nie? Awot. Czyli liczba mnoga w języku hebrajskim jest potwierdzona jako ta, która dodaje rzeczownikowi formy abstrakcyjnej, takiej oderwanej, prawda? Starość, młodość, boskość, bóstwo. Czy chociażby mamy te formy wzmocnione. Może to powinienem podać już do następnej hipotezy Kodesh Kodashim, czyli tutaj powinienem to gdzieś umieścić, dlatego że mamy kolejną hipotezę, czyli tak zwany pluralis compositionis. To jest taka hipoteza, która mówi, że ta liczba mnoga Elohim oznacza zbiór wszelkich doskonałości, że oznacza formę najwyższą, taką formę superlatywu, że to, że o Bogu w Biblii mówi się Elohim, to wskazuje, że to bóstwo jest uważane za uosobienie wielu różnorodnych mocy. Że jest bóstwem najwyższym, o najwyższej randze, o najwyższej mocy. I ta liczba mnoga byłaby podobna do tego, jak hebrajski wykorzystuje liczbę mnogą właśnie do stworzenia superlatywu, czyli stopnia najwyższego, takiego podkreślenia. Znane może sformułowania święte świętych, Kodesh Kodashim, czyli miejsce najświętsze. Nie? Inne określenie, Shir Hashirim, pieśń pieśni. Mamy to wszędzie to końcówkę im, czyli liczby mnogiej. Dosłownie oznacza pieśń najpiękniejsza, najwspanialsza ze wszystkich pieśni, prawda? Chociażby określenie Koheleta, Havel, Havalim. Czyli dosłownie marność marności. No, marność nad marnościami mówimy, ale to użycie liczby mnogiej znowu ma sugerować, że to jest największa marność, tak? Czyli na przykład nie, Melech Melachim, król królów, najwyższy król. No więc jest coś takiego, że w języku hebrajskim używa się liczby mnogiej, żeby wyrazić jakąś formę najwyższą, jakiś kompozycjonizm, jakieś sumę wszelkich doskonałości albo uosobienie wielu różnorakich mocy. I w takim znaczeniu Elohim byłoby określeniem Boga Izraela na określenie właśnie superlatywu. Jest jeszcze bardzo ciekawa koncepcja, którą lubię, ale ona ma no, tak wiele rozwinięć, nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, tak zwany pluralis deliberationis, czyli to jest, ta koncepcja pasuje do zwłaszcza tych określeń w Biblii, gdzie właśnie Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Kto by nam poszedł? Pan Bóg tak jakby drapał się po głowie i się pytał sam siebie, kto by nam poszedł? Nie? Kogo mamy posłać? Zejdźmy i pomieszajmy im języki. Nie? Taka forma przypomina biblijną formę pluralis deliberationis, czy starożytną w ogóle formę pluralis deliberationis. I to byłaby taka forma pluralis liczby mnogiej zastanowienia się, wejścia w siebie, takiej medytacji, autokontemplacji, takiego zatrzymania się po to, żeby się zastanowić, bo trzeba coś ważnego uczynić. Nie? Zrobienia sobie jakiegoś planu, zapytania samego siebie, nie? Wgląd w siebie, rozmowa z samym sobą. To jest ciekawa koncepcja, pluralis deliberationis. No i uwaga, przechodzę do koncepcji, która wydaje mi się chyba najbardziej tutaj istotna i chyba najlepiej odpowiadająca kontekstowi biblijnemu. Dlaczego właśnie, chociaż w większości przypadków Bóg mówi o sobie, czy autor biblijny mówi o Bogu w liczbie pojedynczej, to dlaczego używa po pierwsze Elohim w liczbie mnogiej, a po drugie używa tych form czasownika uczyńmy, zróbmy, gdzie Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. I tą koncepcją jest tak zwany pluralis intensivus. Ta koncepcja nie tyle wyklucza te poprzednie,
czyli pluralis excellentie, prawda, pokazujące moc władzę, pluralis abstrakcjonis, pokazujące abstrakcyjne rzeczownik bóstwo, czy pluralis compositionis, pokazujące pełnię tego bóstwa. Tylko tą koncepcję lubię, bo ona, można powiedzieć, że mieści w sobie te cztery poprzednie koncepcje. Dlatego na czasem ją się nazywa emphatic plural, czyli właśnie to jest takie liczba mnoga takiego wzmocnienia, intensyfikacji. Innymi słowy, słowo Elohim na określenie Boga Izraela, Boga Biblii, oznaczałoby, że mamy do czynienia, że autor biblijny chce podkreślić, że mamy do czynienia z jakimś bezmiernym fenomenem, że Bóg jest jakąś sumą, absolutyzacją pojęcia boskości, pojęcia istot nadprzyrodzonych, niebiańskich, jakichś sił, jakichś mocy, że jest uosobieniem i najwyższą wcieleniem autorytetów, honoru i wszelkiej możliwej rangi. Tak? To pluralis intensivus byłoby formą oznaczoną, dlatego wydaje mi się, że Hebrajczycy, i to bardzo pasuje do Biblii, że Izraelici, chociażby właśnie tekstów o stworzeniu, autor kapłański uwielbia słowo Elohim. Autor kapłański, który pisze późno, on już zna słowo JHWH, zna tetragram, do wszystkich tekstów o stworzeniu używa określenia Elohim. Dlaczego? Z dwóch powodów, o których zaraz powiem, ale pierwszy jest właśnie taki. Zaraz powiem o drugim, ale pierwszy jest właśnie taki, jak mi się wydaje, że to słowo Elohim, które jest liczbą mnogą, ono wyraża tą intensywną, czyli tą taką łączącą, tą kwintesencję boskości, tak? Esencję boskich mocy. Jedynego Boga, który reprezentuje całą sferę boskości, pełnię bóstwa, najwyższy początek wszelkich bytów i stwórcę świata, nie? Dlatego autor kapłański czy autorzy biblijni, autorzy natchnieni, no nie uciekają. Widać wyraźnie, że Biblia wcale nie broni się przed ukazaniem Boga w liczbie mnogiej. Czy to w czasownikach, które pokazałem, czy to właśnie w formie Elohim, czy w formie Adonai, czy El Shaddai, czy w formie Baala, Baalim, prawda, Baalaw, tam jest wiele takich form też, gdzie Bóg jest określany w liczbie mnogiej. No i właśnie w rodzaju 1 mamy tą formę, gdzie właśnie Elohim jest tym najwyższym Bogiem, tą kwintesencją boskości, tym, który stwarza świat pełnią bóstwa, przy użyciu pełni mocy. I ta liczba mnoga Elohim pierwotnie mogła właśnie oznaczać nie tyle wielość podmiotów, tu nie chodzi o to, że tych Elohimów jest wielu, bo wyraźnie czasownik jest jeden. Bereshit bara Elohim, na początku stworzył Elohim, powie, rzekł Elohim, Vayavdel Elohim i rozdzielił Elohim, prawda? I nazwał, tak, Elohim i tak dalej. Czasowniki i przymiotniki są w liczbie pojedynczej. I ta liczba mnoga nie tyle oznacza wielość podmiotów, co intensyfikację. I może znaczyć tyle, co wielki, najwyższy, a w końcu także jedyny. I powiem wam, że to mnie właśnie zastanawia, bo to jest niesamowite i to jest wyjątkowe na całym tle literatury, nie tylko hebrajskiej, ale w ogóle semickiej, no bo ja się zajmuję troszkę, prawda, językami semickimi, tłumaczę z języka fenickiego czy z języka ugaryckiego. To nie spotkałem takiej formy, żeby rzeczownik w liczbie mnogiej był kojarzony z jakąś formą czasownika w liczbie na przykład pojedynczej. I to też przeczy tej poprzedniej koncepcji, że to jest pluralis jako forma liczby mnogiej. Bo jeżeli pluralis jako plural tantu, bo jeżeli mówimy spodnie, to mówimy, że spodnie mi się rozerwały. I proszę zobaczyć, że do rzeczownika, który jest w liczbie mnogiej, używa się również czasowników czy przymiotnik spodnie są ładne, a nie ładny. Drzwi są ciężkie, a nie ciężki. Czyli jeżeli mamy rzeczownik na stałe w liczbie mnogiej, to przymiotniki i czasowniki też się dodaje do niego liczby mnogiej. Tu jest właśnie coś innego. To jest niespotykane. Że mamy czasownik w liczbie mnogiej, ale rzeczowniki i czasowniki mamy do niego w liczbie pojedynczej. To jest sprzeczność, to jest zgrzyt, to jest coś nie tak. I to jest jedyny taki przypadek w całej Biblii, w ogóle w tej literaturze, którą znam, gdzie rzeczywiście rzeczownik w liczbie mnogiej jest skorelowany czasownikami i z rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Co oznacza, że on nie tyle wyraża mnogość, wielość podmiotów, tak jak tutaj mówię, piszę tutaj na końcu, tylko wyraża właśnie tą formę intensyfikacji. No dobrze, ale żeby tutaj nie stawiać kropki nad i, czyli nie robić takiej pewności tutaj przedstawiać, to proszę zobaczyć, cytuję tutaj jeden z najważniejszych słowników Biblii, tak zwany Theological Dictionary of the Old Testament. To jest tłumaczenie angielskie Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, czyli chyba najbardziej znanego wielotomowego słownika do Biblii hebrajskiej, do Starego Testamentu. I ten słownik, tutaj on wiele ciekawych rzeczy mówi, ale pisze tu między innymi tak.
To, dlaczego używa się na określenie Boga biblijnego, tej liczby mnogiej, i to w wielu kontekstach, no nie jest do końca satysfakcjonująco wyjaśnione. Czyli słownik, on jednak zostawia pewną dozę niepewności. I zwraca uwagę, że pomimo tej wielości hipotez, tak naprawdę no one są w jakiś sposób satysfakcjonujące, ale tylko cząstkowo. W moim przekonaniu najbardziej satysfakcjonująca jest ta ostatnia hipoteza. I zaraz podam ten drugi powód. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, ten pluralis intensivus oznaczałby, że mamy do czynienia z pełnią bóstwa. Tak? Na wielu aspektach, czy tej kompozycji, tej abstrakcji, emfazy, wzmocnienia i tak dalej. Ale drugi powód, dlaczego ta forma jest używana, tej liczby mnogiej, jako pluralis intensivus, wydaje mi się, że ona tkwi w takim jednym przykładzie, jaki tutaj pokażę. Otóż mamy w Biblii, nie wiem czy wiecie, że jest takie ciekawe zjawisko w Księdze Psalmów, że mamy dwa psalmy, które są praktycznie do siebie bardzo podobne na tyle, może nie identyczne, ale podobne na tyle, że trzeba by je uważać za tak naprawdę dwie wersje pierwotnie jednego psalmu. Jak coś się takiego podziało, że ten jeden psalm się rozczłonkował na dwa różne i tak naprawdę mamy dzisiaj dwa psalmy, psalm 14 oraz psalm 53, które wyraźnie widać, że to są tak naprawdę dwie formy pierwotnie jednego psalmu. Proszę zobaczyć, jak one się zaczynają. Mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga. To jest psalm 14, a psalm 53 mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga. I tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy zaczęli je porównywać, to jest ten sam psalm. Tylko z jakiegoś powodu znalazł się w Biblii w podwójnej wersji, właśnie wersji psalmu 14, przepraszam, i 53. Dlaczego wskazuję na tą ciekawostkę? Dlatego, że w starszym psalmie 14, który prawdopodobnie jest pierwowzorem, pojawia się określenie Boga jako Jahwe, JHWH, czyli mamy tetragram, to święte imię Boga, cztery święte litery imienia Bożego. Tetragram. JHWH. Tak? Jestem. Tymczasem ten sam psalm przepisany, czy ten sam tekst przepisany w psalmie 53, pojawia się już słowo Elohim. To jest tak zwany bibliści będą wiedzieć, o co chodzi, tak zwany psautes elohistyczny. Mamy taki fragment psalmu, gdzie psalmiści wyraźnie preferują określenie Elohim. Właśnie co robiąc? Zastępując określenie Jahwe, pierwotne określenie Boga Izraela, tym określeniem Elohim. No i teraz, jaki z tego wyciągniemy wniosek? Wniosek jest taki, że Izraelici na pewnym etapie swojej religii celowo zastępują słowo Jahwe, tetragram JHWH, słowem Elohim. Dlaczego? Prawdopodobnie, żeby właśnie zastąpić określenie Boga Jahwe jako Boga partykularnego jednego ludu. Jahwe jest Bogiem Izraela, Jahwe jest Bogiem Mojżesza, Jahwe jest Bogiem narodu wybranego. Jeżeli zaczynamy używać zamiast w miejsce Jahwe określenia Elohim, to nagle otrzymujemy określenie wszechogarniające, nie? Powiedzieliśmy, Elohim oznacza Boga w tym absolutnym znaczeniu. Boskość, bóstwo, intensyfikację, emfazę, czyli wzmocnienie, abstrakcję, nie? Potrzebujemy nagle tytuł Boga, który można powiedzieć spełnia takie cele uniwersalistyczne Biblii. Nie? Że Biblia w pewnym momencie przechodzi od partykularyzmu, że Bóg wybrał sobie Izraela i tylko w nim działa i jest jego lokalnym, plemiennym Bogiem. Ten plemienny taki partykularyzm biblijny zostaje przezwyciężony przez biblijny uniwersalizm. Bóg Jahwe, pierwotnie Bóg jednego ludu, staje się Bogiem całego świata. Nie? I stąd określenie Elohim jest dużo lepsze. I dlatego autor kapłański preferuje określenie Elohim. Używa go w wielu innych miejscach. Kohelet, który też adresuje swoją księgę w kontekście greckim, heleńskim, dużo szerzej, też nie używa określenia Jahwe, zamienia to określenie na słowo Elohim. Psał też, tak jak tu widzimy, zamienia pierwotne określenie Jahwe na określenie w Psalmie 53 Elohim. I mamy pewne ciekawe zjawisko, gdzie Elohim jest tak ważnym pojęciem dla Żydów późnego okresu biblijnego, że nawet ono zaczyna wypierać pierwotne imię samego Boga. Tu jest taka jedna ciekawostka, żeby to dobrze sobie teraz ująć, to przedstawię taką krótką historię Boga Biblii. Krótka historia Boga Izraela. No to jest to oczywiście temat na długi wykład, ale gdybym miał to podsumować, to bym powiedział w pewien sposób tak. Otóż Izrael zachował pamięć o swoich przodkach, nomadach, tych wędrowcach po pustyni, tak jak Abraham, Izaak, Jakub, to są wyraźnie nomadzi, wędrowcy, prawda, koczownicy. Żyją na pustyni, przemieszczają się, posiadają swoje stada,
No tak jak robią dzisiaj Beduini na przykład na pustyni judzkiej czy pustyni Negev, nie? W Izraelu. Więc Izrael zapamiętał, że jego przodkowie to byli tacy właśnie patriarchowie, nomadzi, wędrowcy i wyraźnie Księga Rodzaju pokazuje, że oni byli czcicielami Ela czy Ila. To byli czciciele, bo Księga Rodzaju, tego nie powiedziałem, chyba z 200 razy używa właśnie słowa El jako Bóg patriarchów. Patriarchowie czczą Boga Ela. Ten Bóg często oprócz samego słowa El otrzymuje przydomki, na przykład El Shaddai, właśnie. Nie wiemy, co to w ogóle znaczy. No, tu Septuaginta to tłumaczy jako wszechmogący, ale my nie wiemy, ale tłumaczy to z tego względu wszechmogący, bo prawdopodobnie tak jak my, nie ma pojęcia, co znaczy Shaddai. Może chodzi o Boga z góry Shad. Tego nie wiemy. W każdym razie El Shaddai, El Elyon, Bóg najwyższy, El Chai, Bóg żywy, El Olam, Bóg wieczny. Nie? Czyli słowo El pojawia się jako naczelne określenie Boga patriarchów. Nomadzi, ta pierwsza, pierwszy etap, Izraelici gdzieś tam przechowali pamięć, że ich przodkowie czcili Ela. No i tutaj uwaga, to jest Bóg tamtych terenów. To jest ten sam Bóg, którego czcili Kananejczycy, którego czcili Ugarytyjczycy. I tutaj się nie dziwimy, że na przykład kiedy Abraham przychodzi do Jerozolimy i wychodzi na jego przeciw naprzeciw Abrahama, wychodzi Melchizedek, to możemy się pytać, no a skąd ten Melchizedek, bo Biblia mówi, że Melchizedek był wyznawcą El Eliona, czyli Boga Najwyższego. No i czytelnik może się zdziwić, skoro Bóg się objawił Abrahamowi, no to skąd Melchizedek ma wiarę w jedynego Boga? Otóż tutaj muszę troszeczkę rozczarować czytelników, którzy sądzą, że tutaj wszystko tak, że Bóg się objawił, a prawda, może tajemniczo się objawił Melchizedekowi, może tak. Ale generalnie Melchizedek był czcicielem Ela, takim samym, jaki był czcicielem Abraham, takim samym, jaką byli wiele innych ludów i plemion w tamtych terenach w Kananie w tamtym czasie. El był po prostu najwyższym bogiem panteonu ugarytyjskiego, panteonu kananejskiego. I te tradycje są zachowane w Księdze Rodzaju właśnie w tej postaci, że patriarchowie nie nazywają Boga ani Jahwe, ani inaczej, tylko właśnie El. El ewentualnie z przydomkiem. El Shaddai, El Elyon, El Olam. Inna tradycja biblijna to jest tradycja Księgi Wyjścia, pierwotnie niezależna i przekazywana w innych pokoleniach, tych pokoleniach, które gdzieś tam miały może doświadczenie Eksodusu, wyjścia z Egiptu. W tej tradycji Mojżesz jest czcicielem Jahwe. Na tym etapie Jahwe, jak powiedziałem, jest jeszcze Bogiem plemiennym, Bogiem narodowym jednego ludu. Jest jednym Bogiem dla nich, ale nie wykluczając, że inne narody mają innych bogów. To jest ten pierwotny etap. Zresztą w Biblii wielokrotnie czytamy, że właśnie najstarsze teksty biblijne wiążą przyjście Jahwe i przyjście ludu Jahwe do Kananu z południa, z Synaju, czy w ogóle z pustyni. Tak? Jahwe w pieśni Debory czytamy, ze Sinai, ten z Synaju. Jahwe z Jemenu, Jahwe z Tejmanu. Tak? Czy mamy Jahwe z Moabu, Jahwe z Edomu. To są wszystko tereny pustyni, to są wszystko tereny południa. I generalnie widzimy, że lokalny Bóg Izraelitów, jeszcze na tamtym etapie Bóg plemienny tego ludu, przychodzi wraz z nimi do Kananu z południa. Tak? Pamiętacie, wspominałem też o Szasu, właśnie ludzie pustyni, ludzie Synaju, którzy właśnie czcili Jahwe. Być może Szasu, ludność Szasu przekazali, może wśród nich był Mojżesz. W każdym razie może ta ludność przekazała Izraelitom wiarę w Jahwe, tego lokalnego Boga pustyni. Może wśród Izraelitów są ten ludność Szasu. W każdym razie mamy wiele takich ciekawych hipotez, czy takich ciekawych jakby znaków potwierdzających, czy to w najstarszych tekstach biblijnych, czy poza Biblią, że Bóg przychodzi jako właśnie Bóg pustyni, Bóg pierwotnych plemion, które na południe czciły go pod postacią Jahwe jako Boga plemiennego. Kiedy ten Bóg Jahwe przychodzi do Kananu, przejmuje cechy kananejskiego Boga Ela. Jahwe zaczyna właśnie być określany jako El, tak jak był określany Bóg kananejski najwyższy. Jahwe staje się bo najpierw Jahwe był tylko zbawicielem, on tylko był wyzwolicielem, on wyzwolił ten lud z Egiptu. Dopiero później Izrael dopracował się opowiadania o stworzeniu świata. Aha, że ten Jahwe nie tylko nas wyzwolił z Egiptu, jest naszym Bogiem ochronnym, chroni nas jako lud koczowników, beduinów, takich ludzi pustyni. Nie, Jahwe też w ogóle wcześniej jeszcze kiedyś tworzył świat, tak jak El. Nie? Czyli Jahwe przybiera cechy kananejskiego Ela, staje się stworzycielem, staje się Bogiem bardziej uniwersalnym, czy staje na czele panteonu innych bogów. Tutaj też ciekawostka, obraz Boga Jahwe w Biblii też przyjmuje cechy innych ważnych tam bóstw, czyli na przykład Baala, czy Marduka z Babilonu. Baala chociażby w tym, że mamy w Biblii wiele określeń Jahwe Yosef HaKerubim, tronujący na cherubach, ujeżdżający cherubu, ujeżdżający chmury. To jest oczywiście obraz Baala. To Baal to jest jeźdźcem chmur. Baal jeździ na chmurach, ujeżdża chmury.
w mitologii ugaryckiej. Jahwe, no przejmuje cechy Baala. Chociażby powiedziałem psalm 29. To jest stary psalm na cześć Baala, który został najprawdopodobniej tutaj przemianowany na psalm na cześć Boga Burzy. Jahwe przyjmuje takie cechy Boga Burzy. Baal jest Bogiem Burzy, Bogiem chmur, Bogiem deszczu. No, czy na przykład cechy Marduka i tak dalej. Już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie na tym etapie to bóstwo lokalne, bóstwo pustyni, bóstwo Izraela, no, tych pierwotnych plemion, przejmuje cechy Ela, bardziej uniwersalistyczne, przejmuje pewne cechy Baala, Marduka, ale uwaga, pod innymi cechami jest bardzo różne. To znaczy na przykład pod pewnymi względami to bóstwo, które przychodzi do Kananu, jest całkowicie różne od tych lokalnych bogów. Jeden przykład to jest oczywiście anikonizm, czyli że nie wolno tego Boga przedstawiać w jakiejkolwiek podobiznie, rzeźbie, obrazie, figurze. Niesamowite. Wiecie, w którym no, wszystkie świątynie były napełnione i w okolicach świątyń domy były napełnione figurkami bożków, bogów, ich obrazami, rzeźbami i wizerunkami. Izrael przychodzi z obrazem Boga, który nie pozwala się przedstawiać w żadnej fizycznej, widzialnej formie. Jest Bogiem od razu takim transcendentnym, bardzo filozoficznie, można powiedzieć, wysublimowana i wyrafinowana idea. Niewyrażalność Boga w żadnej fizycznej podobiznie. I to jest ten trzeci etap, kiedy Jahwe właśnie przychodzi do Kananu z ludem, tam Izraelici się instalują powoli w Kananie i właśnie ten czwarty etap. Jahwe przyjmuje na siebie to określenie Elohim. To znaczy to określenie jedynego Boga, jego własne imię, które jest i pozostanie tym imieniem Boga Izraela, JHWH, cztery święte litery, zaczyna być, czy to może nie zastępowane, ale zaczyna być na równi przynajmniej używane z określeniem Elohim, które no, przybiera właśnie, tak jak powiedziałem, rangę tej, wyrażenia tej pełni boskości, czy to przez pluralis abstractionis, czy to przez pluralis intensivus, czy wreszcie przez pluralis excellentia. Tak? Elohim staje się po pierwsze Bogiem w sensie takim absolutnym, Bogiem stworzycielem, Bogiem jedynym, pełnią bóstwa i jakby źródłem wszelkiej mocy i władzy, a po drugie nazwa Elohim sprawia, że Bóg staje się dużo bardziej uniwersalnym, staje się Bogiem wszechświatowym, Bogiem całego świata. Przestaje być Bogiem jednego ludu, a staje się Bogiem uniwersalnym całego świata. No więc na koniec odnieśmy się tylko jeszcze do tej hipotezy przez Was gdzieś tutaj, czy przez niektórych z Was gdzieś tu przywoływanej, że Elohim jest właśnie tylko jednym z Anunnaki, czy jednym z tych bogów z panteonu Mezopotamii. Być może jest Bogiem, który gdzieś pomniejszym Bogiem, który gdzieś trafił do nas z jakichś przestrzeni kosmicznych. No więc rzeczywiście pojawia się w internecie ta hipoteza, że no, tak jak to Biblia czerpie z tej literatury Bliskiego Wschodu, zwłaszcza z literatury Mezopotamii, tak, Elohim może być jednym z jakichś wcieleń Anunnaki. Anunnaki to są, w mitologii Mezopotamii, to są dzieci boga Anu. Anu, przypomnijmy, mówiłem o tym na jednym wykładzie, to jest chyba wykładzie o Enuma Elish, o tych babilońskich tekstach o stworzeniu. Anu to jest taki najwyższy bóg, ojciec bogów, bóg niebo, słowo Anu w ogóle znaczy niebo, bóg niebios i on jakby rodzi. Rodzi, czy jest ojcem właśnie tych Anunnaków, to jest taki panteon wyższych bogów. To są bogowie zrodzeni na początku okresu stwarzania wszechświata, zamieszkują niebo i ziemię, mieli wchodzić w skład właśnie boskiego zgromadzenia, czyli tak właśnie tak jak w Biblii mamy to Bene Elohim, czyli synów bożych. No i w odróżnieniu od Igigi, tak, Igigi to są ci pomniejsi bogowie, Anunnaki to są ci wyżsi bogowie. Gdzieś tam widzę, że krąży po internecie hipoteza i wśród różnych materiałów internetowych pojawia się, że Elohim biblijny, biblijni Elohim to jest jakaś hipostaza, jakieś wcielenie, jakieś odzwierciedlenie tych właśnie pierwotnych bogów Anunnaki, prawda? Że Jahwe jest jednym z Anunnaki. No oczywiście, jak widzimy, Biblia stosuje tą liczbę mnogą, ale wydaje mi się, że w wykładzie to dobrze udało mi się pokazać, nie jako określenie wielości bogów. Podobnie tutaj mamy taką, znalazłem gdzieś hipotezę raelizm, tak? Że mamy taki nowy ruch religijny i religię UFO International Raelian Movement, tak? Która twierdzi, że hebrajskie słowo Elohim z Księgi Rodzaju w rzeczywistości oznacza tych, którzy przybyli z nieba. Czyli że albo Elohim to są jacyś właśnie przybysze z nieba, jakieś istoty pozaziemskie, czy właśnie może ci sumeryjscy Anunnaki. Znowu, tutaj to jest oczywiście, należy bardzo sceptycznie podejść do tych hipotez, natomiast na pewno to, co możemy tutaj stwierdzić na podstawie tego wykładu,
że Biblia do końca nie jest tutaj jednoznaczna. I tak sobie myślę, czy to nie jest niesamowite, nie? Że autorzy Biblii nie zostawiają tą liczbę mnogą, tego Elohim. Zostawiają czasowniki czasem w liczbie mnogiej. Uczyńmy, ześlijmy, prawda? To by nam poszedł, nie? Nie tłumacząc tego jednoznacznie, o kogo chodzi. Więc tutaj jest taka przestroga dla nas, że my czasem z jednej strony albo bardzo lubimy bronić Biblii za wszelką cenę, a tak naprawdę bronić własnego światopoglądu i własnego dobrego samopoczucia, a z kolei inni no, lubimy atakować Biblię. Proszę bardzo, Elohim, świadectwo liczby mnogiej. No więc ten wykład mam nadzieję, że pokazał, że z jednej strony Biblia nie jest tu jednoznaczna i zostawia nam pewien taki bardzo swobodny obszar interpretacyjny tego słowa Elohim, a z drugiej strony mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że to słowo Elohim jest w jakiejś mierze, czy w moim przekonaniu, bardzo ważne dla Izraela na określenie jego Boga, który mu się objawił, Boga Jahwe, bo ono właśnie niesie ze sobą coś więcej przez tą właśnie liczbę mnogą. Przez tą właśnie liczbę mnogą to słowo niesie coś więcej niż tylko nasze określenie Bóg. Dzięki bardzo i zapraszam do moich następnych wykładów.